I witam was, Repus, to jest pierwszy odcinek z nowej serii, z nowej gry, z Valiant Hearts, The Great War. I co chodzi w tej grze? Ja sam tego nie przeszedłem jeszcze, ale z tego co widziałem na różnych tam... Znaczy, spojrzałem pierwsze dwa odcinki u kogoś na nagraniu i z tego co zrozumiałem, z tego co się dowiedziałem, to jest gra, która ma grać na uczuciach. I ona polega na tym, że jest pierwsza wojna światowa i nie gramy na przykład jak tam było w Wiktorii chyba, czy w czymś tam, że po prostu armie się na siebie ścierają. Nie, tu mamy historię postaci, paru postaci chyba nawet, albo tej postaci z tym psem, która tam przeżywa po prostu pierwszą wojnę światową. To był normalny człowiek, który pojechał na wojnę i teraz przeżywa tam te historie. Zapisuje się w określonych punktach, nie wyłączaj systemu w prawym dolnym rogu. Rano widoczna jest, ok. To lecimy. No jest napisane, że pierwsza wojna światowa. After the assassination of Prince Franz Ferdinand of the Austro-Hungarian Empire, the German Empire declares war on Russia. Because of established alliances, France is preparing for conflict. A few hours after the announcement of the general mobilization, German civilians living in France are asked to leave the country. Karl is one of them. A co Jugo? Ojciec tego Karla dołączy chyba do armii francuskiej. Ciekawe czy się... No, to nie wiem czy jest... After Karl was deported, the war was hungry for more and took away Emil as well. Emil to czyjś ojciec? Emil was called up to fight and left the farm for San Miguel. Like so many others, he had no idea what fate had in store for him. Okej, już możemy się poruszać. To lecimy. Nie wiem, czy on jest ojcem, czy jak? Czy bratem? Co tu jest? Okej. Niżej. Okej. Ja nie chcę tutaj czytać, gdyż lepiej sami przeczytacie niż słuchać mnie. Okej, lecimy. Będę przegląd... Nie. O, już ubrani jesteśmy i gotowi na wojnę. Ty masz jakiś problem? A, do tego wziął się, okej. Okay. Teraz dopiero lecimy? A. O, już biegniemy. W. F.
Dobra, albo nie, dobra. Nie, spacja. Lewy shift. Spacja. Dobra, on telefon, wyciszę się na chwilę. Kurde, okazało się, że mam nici dzisiaj z siłowni, szkoda. Tak, wybierz. No kuźwa. A od razu już mogę. Spacja się bierze, shiftem się rzuca po prostu. Puszczam, nie. Spację rzucam. Jebut. O, jedziemy dalej. No nie było takiego let's playu w sumie u mnie, że po prostu gram od początku do końca. Ile to przejdę? Jest jakiś raz na 2-3 miesiące w sumie. Czy nie, był Shadow of Mordor w sumie, no to się liczy. Dobra. A aż tacy ważni jesteśmy, że flagę Francji zawieszamy? Osiągnięcie odblokowane, naprzód marsz. That the harvest goes well. Rely on our neighbors for help. They've always been gracious and charitable people. I'll write again as soon as I get my assignment. Please kiss my little grandson for me. Czyli ta, co spałaś z dzieckiem, to była matka Karla chyba. Nie wiem. Trying to reach his regiment at platform 21. Emil would meet the man he would soon fight alongside. The man who would come to be his truest friend. Spacja S. A to są w sumie takie ciekawe rzeczy. Sprawdzałem na YouTubie, że w ten sposób można. Jak chcesz, nie. Chcę mu pomóc jakoś inaczej. Nie ryj. Trąbałem mu picie. Nie, nie o to chodziło. Mam go rozproszyć? Nie mam go rozproszyć. Może gdzieś tak. O, w ten dzwon. Tak. Czyli to nic nie zrobiło. Nie, coś spadło. Gwizdek. Co ja tam mogę rzucić? Że w tych ludzi? Nope, nie mogę. Tego też nie mogę. Nie mogę im chyba wyrąbać także. No nie mogę. Moment, co jest jeszcze, jakie są opcje? Opcje, gra, czy klawiatura. Interakcja, fakty, cofnij, rzuć, tryb psa, podpowiedzi. Okej, następna podpowiedź za 30 sekund. I że jak czegoś nie ogarniamy, to się to po prostu dzieje. Tu nie możemy iść. Niczym interakcji nie możemy wejść. Chcę sobie wziąć jego picia, ale to tyle. To już pociągnęliśmy. A może gdzieś tam dalej? Nie, dalej nic nie widzę. Nie no, nie mam pojęcia. F1.
No butelka, tak. Moją podpowiedzią jest to, że mam wziąć tą butelkę. No i biorę butelkę. I mam mu ją podarować? Po prostu jakoś? Nie wiem. Ma to jebana. No nie. No kurwa no. Może w to tu? Nie no kurwa, no co mam zrobić? Nigdzie do góry wejść nie mogę. Mogę latać pędy tym a tym. Tamto już rzuciłem butelką. Kiedy jest tam następna podpowiedź, bo się zesram. Kurwa. Mam tą pieprzoną butelkę. Dokładnie mam tą samą. Wciąłem w ten dzwonek. Chyba, że... Czekajcie, bo... To były jakieś znajdźki, czy tego można użyć? To co dostałem? Fakty, cofnij, rzuć. Nie to. No tam jakiś gwizdek, ale to chyba była znajdźka, kuźwa. A nie, przedmioty. No nie. No kurwa, no nie mam pojęcia. Jestem za głupi. Wygląda jakby miał on czymś tutaj ruszyć. Ty, ziomuś. No gówno. Hejo. O kurwa, no nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc. Nie wiem, to ja miałem kuźwa rzucić, może nawet. A, już, już, rozumiem. On nie chce... Mówiłem dać tą rzecz. Kurwa, byłem głupi. Nowy wpis w dzienniku. Okej, no. Mogę na drabinę. Chcę pośpiewać. Mam odpowiedni dźwięk im wydać. Muszę tańczyć, teraz mogę wejść po drabinie na górę. Pójdę w prawo. Czekaj, mamy iść w lewo, to ja pójdę w prawo. No jest kolejna znajdźka. Okej, spacja. Teraz możemy po drabinie na dół. Czemu nie mogliśmy tutaj po drabinie do góry, nawet nie wiem.
USC. No czarny nie jest, on jest chujwa szary. Hulk. August 21st, 1914. Emil's regiment was sent to fight in the 71st German Division, led by Baron von Dorf. The general cheer of the first hours dissipated into the fear of first combat. To nie ma sensu, bo zobaczcie, co zaraz będzie się działo, bo to akurat widziałem na filmie. Vive la France! To jest zrąbany sposób dowódcy. Oni mają karabiny maszynowe, mamy jeszcze artylerię, a my mamy przebiec. Ale to uniknąłem. Kuźwa. Teraz chyba jak najbardziej do przodu. O nie, ale to tak długo leci. Jeszcze raz. Do tyłu. Tu z tyłu i tutaj do przodu. Yeah, rush, push. Ale dźwięk był. Jak poległ. Jak my mamy przeżyć? W razie żyjemy. Ocie panie. No i sami dostaliśmy. No i dostaliśmy ten... oni czekali, a my ich atakowaliśmy. Czemu? To nie miało sensu, szczerze mówiąc, według mnie. Miss Marie Chaillon, Private Emile Chaillon from the 150th Infantry Regiment, was wounded by enemy fire on August 21st. He has been captured by the enemy. Hopefully, you shall receive news from him soon. Freddy, originally from America, enlisted voluntarily in the French forces at the start of the war. Behind his bravery hid a man already devastated by the war's effects. A man with one sole obsession: punish those who had destroyed his life. Okay. It was at the Battle of the Marne that Freddy finally picked up the trail of the regiment commanded by Baron von Dorf. Lecimy, ziomuś. Amerykanie. To wyjebać pizdu, tak? A, on ma nożyce. Ale bić, widać, że robił. Dziennik. Moment, mogę tak każdego wybrać? Okej. To jest jej tata, a to jest jej facet, chyba. Nie, to lecisz. Jeb, grenade.
Throw that grenade. Chodźcie. Wiem, że tu nie zabiję, mogłem zginąć. Dawaj, tnij. Chłopie, lecimy dalej na wojnę. Nie. Mamy rzucić mu pod to? Może na to, albo za to, nie wiem. Okej, przeładowuję, czyli my do góry. Cześć, rzucimy za niego, to się zorientuje? Ta. On ma broń, to nie ma z nim co walczyć, mamy ten most zdetonować. Jebut! Nie ma dynamitu. Jebut! To uciekasz, nie dasz rady. Ed, fajne to, muszę przyznać. Jakie przyjemne. Taby. Okej. Karabiny maszynowe. Okej. Co więc zostanę przy grenade'zie. Zaraz, gdzie mamy wrócić? Tak, tak i mamy kolejne granaty. Mamy to w pizdu wyjebać czy jak? Tak. Ciekawa mechanika. Ok, i idziemy do góry. Zapisywanie, co będzie teraz? Znowu machine gun. Ja pierdolę, nie działa, że aż ta... A w sumie, mogłem się domyślić, jak ten ziomuś nie żyje, że może mieć taki zasięg. Przeczekamy. A on drutu nie przestrzeli oczywiście. Szybko, 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 szybko. Teraz chowaj się najlepiej. Ja wiem, że tam dalej są okopy. Zaraz tam pójdę. Chyba tam muszę wrzucić to.
I ma granat ze sobą. Co ty teraz zrobisz, chłopie? Nic nie robisz, umierasz. O, ten granat tak długo wybuchał. Jest bica. What? W ogóle dawno tego nie widziałem, zapomniałem nawet jak się nazywa. Też w bajkach, jak widziałem to gdzieś w bajkach tylko. Mogę mu tam wrzucić? Muszę rzucić czymś. O kuźwa, a chyba a temu nie mogę wyrąbać? Mogę wyrąbać. Dostaję wino. Jep. No teraz patrzę w naszą stronę, to przydałoby się odwrócić uwagę. To nie mogę przerzucić? Nie mogę przerzucić. I co, naklepiemy mu, czy nie? Naklepaliśmy mu. Okej, to jest wejście do góry, ale to jest jakaś znajdźka. Do góry. Nie, to nie to. Tak, już wiem co mamy zrobić. Dzwon walnąć. Jep, tak, wchodzimy na górę. Naklepiemy mu. Ale on zbita, jedyna hita. Jemu też. No i zdobyliśmy flagę. Thanks to support from British forces, the German plan failed. The front line moved back to the north, and with the arrival of winter, froze. Soldiers holed up amid a vast labyrinth of trenches and tunnels that would become the indelible image of the Great War. Karl's regiment retreated to the outskirts of Neuchâtel, the same camp where Emil was being held prisoner. Ale szaleją. Weź się mu jebni tak łychą. Co on tam chciał? Żarcia, kiełbasy. Jezio! Jesiu! Wszystkie nigdy nie są złe. Chciałem coś was zrobić. No nie mogę za nic pociągnąć tutaj. Muszę to przesunąć. Ej, to jest znajdźka. Stop, stop. To była znajdźka. Dearest Papa, we live in a climate of uncertainty. Germans use the people of Saint-Mihiel as human shields against the French bombings. I hope the Germans treat you well and that your wound has healed. Your grandson sent you kisses. I sent you a picture of him. All my love. Please write soon. Dobra, tam była znajdźka. Chyba dużo z tych znajdziek w takim razie. Dobra. Otio!
Pęknij ryj młody. Woda plus 100 parówki. Lecimy. Hub. Okej. Błoto. Okej, okay, skończymy tą historię i później zacząć będzie dalej. Tego ziomusia dociągnęliśmy. Jezu, to my tu żarcie przynieśliśmy, a ty spierdzielasz, tak? Gdzie chowamy? Piesiu! O. O, piesiu! On jest słodki, ja zawsze lubię zwierzaki w grach. Idziemy. Jep. Jep. I co jest? Lecieli. Czegoś tu brakuje. A piesio nie może coś zrobić? Nie może. Mamy tu chyba strącić, co jest tam u góry. I pies ma to przynieść. Okej. Okay. O, poklepał go. A pies nie zginie od tego? Nie, to w górę podniosło. Dobra, co jest? Achtung. Kuźwan, chodź. Chodź tu, nie odjeżdżaj. Mam tylko chwilę, okej. Okay. Jesio. A nie wiem, o co chodzi.
tutaj wejść. Idziemy na górę, bo to zaraz opada. Zobacz, tam piesiu jest. A, to trzeba zejść po prostu na dół. Na psa. Pisio, chodź. Tam, masz coś tam? Nie. Chodź tu. Ktoś mi na Skype pisze. O kurwa no. Nie chcę kończyć? Wyparował. Przeteleportował się. Ja nie chcę teraz kończyć, ponieważ jest historia. Natomiast jak kliknę na tab, to może... Ja pierdolę. A kto on tutaj siedzi? Nic do wzięcia nie mamy. Tu muszę iść zejść na dół, wziąć chyba jakąś butelkę. I wtedy to znajdźkę wziąć. No, krzyż jest dopiero później, czy musimy coś wziąć i rzucić tamto? Już, piesio! Ach, tu on ginął. No, wykop. Wykorzystamy to kilkurazowo. Zresztą pewnie po rzuceniu w Achtung to zniknie. Okej, okay, mamy krzyż. No i wyparowało. O, leć. A D i F. Tak. Ja mam się do tego zegarka tam dostać. Nie wiem, jak mam tam się dostać do tego zegarka. W jedną stronę poszliśmy, a w drugą już nie. Nie wiem, czy byliśmy w stanie dostać się do tamtego zegarka. Może w inny sposób. Precelki kiebocha! Nie! Nie! The British troops continued their attack on Neuve-Chapelle. Their next objective? Take back Port Arthur. O, z Turasami atakujemy. On z Hindusami. Dobra, to zrobimy już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa.